full gear, słuchajcie. Body armor, ale kurde, co to jest? Co to jest? Egzamin, bardzo fajny sprzęt, dobra, dawaj Tactical AVS. Cześć, z tej strony Łosiu, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry Escape from Tarkov. Przed wami raid zarejestrowany na jednym z moich livestreamów. 10 minut akcji, 4 przeciwników wyeliminowanych, było grubo. Zresztą zobaczcie sami i przekonajcie się, co tam się wyprawiało. Zapraszam do oglądania. No i te rzeczy, które uda ci się zebrać, możesz sobie sprzedać u wentorów. No i za to kupić broń, tak więc... już się kurde pykają, już się pykają. Dobra. Kuchar, no a nie widać? Czy wyglądam na takiego, który gra w Battlegroundy? Spoko, Wawak. Jak nie zapomnę, to zaraz przyjmę. Ta sama muzyka, co w trailerze. Mi się podoba, że jest pełen loot. To jest właśnie, kurde... Bardzo fajne, że nie można szarżować, trzeba się zaraz dwa razy zastanowić, czy warto zaryzykować życie naszej postaci. Tutaj ktoś jest. Patrzcie, kurde, ale rozwaliłem typeczka. Full gear, słuchajcie. Body armor, ale kurde, co to jest? Co to jest? Egzamin, bardzo fajny sprzęt. Dobra, dawaj Tactical AVS. Body armor, ale... Ale grubo. Pokec. Szybko, szybko, Łosiu. Szybko, wujku, bierz te kurde sprzęta. I hełm. Ale grubo, ale grubo. Ale matko. O Jezus, fantastycznie, Łosiu. Chowaj się, kurde, nie wiem gdzie. Do krzoków. Do krzoków, kurde. Ale się, kurde, tutaj obłowiłem. Matulu, boska. Typ zastrzelony z pistoletu, kurde, dostał w twarz chyba, bo ja nie byłbym w stanie załatwić tego typa. Przeszukamy sobie tutaj Tactical Riga. Widać, że facet, kurde, kupował sobie sprzęt. Dwa magazynki do Akacza, dodatkowa amunicja. 60, 120 sztuk. To jest chyba gościu, który szybciutko zaczął swoją rozgrywkę. Szybciutko zaczął swoją rozgrywkę niedawno. Pistolet TT, to co ja mogę tutaj wyrzucić? Oczywiście papierosy wyrzucamy. TT-tkę sobie schowamy. Jak widzicie, zajmuje czas przełożenie tych wszystkich rzeczy z miejsca na miejsce. Pusty magazynek bierzemy. Dobra, skoro mamy taki układ, mamy tutaj już ze sobą poważną broń. To sobie przeładujemy. Tak, przeładujemy. Mamy poważną broń, czyli AK-74N z celownikiem holograficznym. To myślę, że możemy szybciutko, kurde, lecieć do tego, do bazy. Ładnie, ładnie, słuchajcie, się wszystko udało. Ja tu wam tłumaczę, ale teraz się chyba już musimy skoncentrować na rozgrywce. W zasadzie to będziemy szli, będziemy marszowali. Facet nas w ogóle nie usłyszał, zaskoczyłem go. No widzicie, on mnie nie usłyszał, a ja mi się udało go usłyszeć wcześniej i to jest właśnie efekt. Bardzo przysympatyczny. Ja
Pytanie, gdzie jest wyjście z mapy, kurde, czy tutaj, czy nie tutaj, bo ja najprawdopodobniej zginę też samotnie i smutno. Nie ma tutaj wyjścia? Ty mnie, Demonides, nie podpuszczaj, kurde, cwaniaczku, za piątkę. Ja wolę sobie ten gear zostawić, na przykład na weekend się umówię na granie z Kycym, będziemy, kurde, typu we dwójkę w drużynie tłuc. Ja tu jestem po to, żeby ten sprzęt sobie poogarniać i też zdobyć ekspirki przecież za zabicie gościa i zdobycie takiej ilości sprzętu, moja postać dostanie kupę expa, który oczywiście chyba teraz nic nie daje jeszcze. Ale no, może będzie dawał. No wydaje mi się, że to dokładnie, że koło tego bunkra jest przejście, koło tych kominków. Ale nie jestem do końca pewien, bo tutaj często się zdarzy, że goście się kręcą. Ja tej mapy tak naprawdę nie znam. Może się okazać, że tutaj będą jakieś ananaski. Trzeba mapę poznać przede wszystkim. Kurde, jakby mi ktoś jeszcze powiedział, jak mogę sprawdzić, jaki tryb jest włączony na broń, czy to jest ogień automatyczny, czy nie. Bo to jest rzecz, która jeszcze mnie przerasta póki co. Nie będę się tu, kurde, wygłupiał i tłukł. No ja nie wiem, jak to sprawdzić. Jaka cisza, jakie emocje, powiem wam, że łobatko. Okej, tam są te dalsze dwa kominy. Tylko że ja zawsze przechodziłem, słuchajcie, tyłami stacji benzynowej. I teraz też tak trzeba będzie zrobić. To jest moja opanowana trasa, można powiedzieć. Kurde, powiem ci, Deliland, że zaraz zostanę zawało. Nie no, stąd to już wiem, jak dotrzeć.
jest jeszcze jeden. Ja już nie będę go zbierał. Dobra, to co teraz zrobimy, to doładujemy magazynki. Przynajmniej wiemy, że jest ogień automatyczny. Strasznie słabo widać tą kropką. Ło! Snajper, kurde, przeklęty, on mnie trafia. Trzeba będzie podejść, trafiłem go kilka razy, ale ja z tym celownikiem to nie mam za bardzo szans. Załatwiony jest snajper na dachu. Może jednak mam z nim szansę. Poszli, kurde, poszli. O, jakiś wybuch był. Tam się chyba dzieje. Dobra, to ja wracam, słuchajcie, do tej strefy Extraction. Jakbym dostał w pałę, kurde, z takim sprzętem, to mi się chyba ze wstydu. Tu jest gracz chyba. Jest, załatwiony kolejny. To może se nawet, kurde, przejrzymy, bo wygląda dosyć atrakcyjnie. No i oczywiście druga fuzja. To jest zawsze mile widziana sprawa. Jesteśmy już niedaleko wyjścia. Mam nadzieję, że wszystko się uda. Dam mu sapnąć naszej postaci. Krata jest zamknięta, czyli najprawdopodobniej nikogo tam nie ma. Głupio byłoby zginąć na końcu. Dobra, jest czysto. Mamy wyjście, słuchajcie. Udało się. Nieźle. Mam nadzieję, że jesteście dumni. A kaczyk, kurde, trzech gości chyba zastrzelonych. Może czterech? Nie wiem. Snajper na stacji, ten po drodze, jeszcze typ, którego żeśmy okroili. 9000 punkciorów. Sprzęt, kurde, rewelacyjnie się udało nam ogarnąć. Rajd trwał 10 minut, ale to było jedno z najbardziej energetycznych 10 minut w moim życiu. Mam nadzieję, że się podobało. Bo to na pewno trafi na YouTube'a, więc pozdrawiamy YouTube'a. I zapraszam do oglądania następnych materiałów i oczywiście subskrybowania kanału. Do zobaczenia. Cześć.